Jaka jest ta różnica między jakby zakresem ustaleń prawa karnego i tego śledztwa, a pańskimi ustaleniami? No, ja dodam, że towarzyszyłem panu prokuratorowi od dawna, nie tylko na tym ostatnim etapie, ale to nie poproszono o przygotowanie do wydania tych wyjaśnień aliaktczych, co było rzeczą bardzo karkołomną, ponieważ to są, no, trzeba było przejrzeć setki stron, pokwalifikować, a potem opisać również odnośnikami. Jeżeli państwo pamiętacie, może pan wydawnictwo sprzed ponad 5 lat, papież musiał zginąć, takie grube, no to tam praktycznie każda postać jest opisana, także to jest jednocześnie taka mini encyklopedia zamachu. Oczywiście prokurator może prowadzić tylko rozważania w zakresie tym, które bezpośrednio uda mu się zdobyć twarde i przekonujące dowody. Natomiast historyk może to wszystko rzucić na szersze tło i o to zostałem poproszony zarówno przy pierwszym wydaniu, jak i drugim, aby postawić dodatkowe pytania. I prawdą jest, że śledztwo IPN-owskie nie odpowiedziało, nie dało twardych dowodów na to, że Moskwa inspirowała zamach. Natomiast w świetle tych dokumentów, w moim przekonaniu, nie ulega to żadnej wątpliwości, bo jeżeli założymy, że udowodniony został udział Bułgarów, no to poniekąd musimy przyjąć, że Bułgarzy nie mieli żadnego interesu, żeby zabijać papieża, ponieważ pontyfikat Jana Pawła II stanowił zagrożenie gigantyczne dla Związku Sowieckiego, ale nie stanowił żadnego zagrożenia dla Bułgarii jako takiej. Katolicy są tą małą wspólnotą zupełnie bez znaczenia. I jakby no, naprawdę nie było żadnego powodu, żeby jeżeli się podjęli tego, to na zlecenie, to na rozkaz lub prośbę, w zależności jak to będziemy nazywali. I oczywiście nie mając tych twardych dowodów, musimy szukać pewnych poszlak. I na przykład prokurator Skwara wspomniał o operacji Erozja, która rzeczywiście jest czymś zupełnie niezwykłym, ponieważ ta operacja zaczęła się w czerwcu 1981 roku. Celem tej operacji jest rzucenie cienia na tureckich nacjonalistów. Notabene w skandalicznym filmie, który wczoraj pokazała polska telewizja publiczna, wszystkie te tropy dezinformacyjne, które zostały wymyślone w Stasi wczoraj, nam zostały podane jako prawdy obiektywne. No, muszę powiedzieć, że patrzyłem na ten film z niekrywanym oburzeniem, dlaczego telewizja publiczna, i to po tak zwanej dobrej zmianie, pokazuje tego rodzaju filmy bez żadnego komentarza. Nie sposób tego zostawić bez komentarza, ponieważ nasza telewizja stała się tubą dawnej komunistycznej operacji dezinformacji na ten temat. No tak to należy skwitować, trudno jej to inaczej nazwać. Więc wracając do tych dokumentów. Otóż w czerwcu 1981 roku Kreml prosi Bułgarów o to, żeby wykonali operację sugerującą, że zamach zrobili tureccy nacjonaliści. Tylko, proszę państwa, upłynie rok czasu, od tego momentu, zanim Akcza zacznie w ogóle o jakichś Bułgarach mówić. W tym momencie nikomu się nie śni o Bułgarach. Jeżeli Moskwa nakazuje, czy prosi, jak to wynika z dokumentów Bułgarów, róbcie operację dezinformacyjną, to oni po prostu wiedzą, kto to zrobił i czym grozi złapanie aliakczy. Oni nie są pewni, czy on nic nie powie w tym momencie. Oni muszą zakładać, że zacznie coś mówić, więc przygotowują historię alternatywną. Co jest jeszcze istotne w tych dokumentach? Otóż na jednym z nich jest odręczny napis wiceministra spraw wewnętrznych, człowieka, który był generała Stojanowa, że o operacji został poinformowany towarzysz Żywkow. Pytanie teraz, jaka to jest operacja? Dezinformacja, więc no taka operacja niskiego rzędu, którą wykonują służby wielokrotnie, o której należy poinformować aż szefa państwa. Ja dopytałem się generała Nowka, który kierował służbami w III Rzeczpospolitej, czy w czasie jego praktyki, kiedy kierował Urzędem Ochrony Państwa, czy Agencją Wywiadu, jakikolwiek dokument był dekretowany na premiera czy prezydenta. Dokument nie analityczny, który jest wprost do niego skierowany, tylko bieżący operacyjny dokument dotyczący jakiegoś sektora pracy służbowej, mówi, że nie, że takiej praktyki nigdy nie ma. O czym to świadczy? O tym, że Żywkow od samego początku wiedział, o co chodzi. Skoro Żywkow dostaje do wiadomości, że jest prowadzona tego rodzaju operacja dezinformacyjna,
To znaczy, że towarzysz Żywkow powinien wiedzieć, że jest niebezpieczeństwo i próbujemy je oddalić. Niezwykle istotne dwa zdania, na których można budować bardzo daleko idącą hipotezę. Jeżeli wiedział Żywkow, no to kto mu to o tym powiedział? Jest również bardzo istotny dokument z kwietnia 1981 roku, kiedy praktycznie całe kierownictwo bułgarskich służb jedzie do Moskwy. Szczegółów nie znamy, ponieważ wszystkie te dokumenty, które mamy, mają charakter raczej dokumentów kancelaryjnych, nie opisują jakby materii, oni ją sygnalizują. Wiemy, o czym rozmawiano, natomiast istoty spraw nie wiemy, jak rozmawiano. To samo dotyczy operacji PAPS, o której tutaj była mówiona, czy operacji Papież. Wiemy, że ona się odbywała, wiemy na jakim etapie, ale kto konkretnie, jak ją wykonywał, tego nadal nie wiemy. Ponieważ my tylko znamy to z obiegu kancelaryjnego, czyli z wymiany informacji między Bułgarią a NRD-owcami, a Berlinem Wschodnim. Ci proszą, są konsultacje wzajemne, natomiast szczegółów techniczno-operacyjnych nie znamy. Nie wiemy, kto konkretnie we Włoszech, w Turcji, w Niemczech Zachodnich wykonywał tę operację. Także my ciągle poruszamy się w świecie cieni, badamy cienie, a nie postacie, które te cienie stworzyły. O tym też warto pamiętać. I teraz wracając do tego kwietnia 81. Więc całe kierownictwo bułgarskiego wywiadu przyjeżdża do Moskwy i tam spotykają się nie z Andropowem wprawdzie, ale z Kruczkowem, który wtedy jest szefem pierwszego zarządu głównego KGB, czyli wywiadu. To jest bardzo rzadka sprawa, żeby Kruczkow przyjmował aż tak szeroką delegację. Zupełnie wyjątkowe. Ja to sprawdziłem. I na przestrzeni 4 lat to jest chyba jedyny tego rodzaju przypadek, że Kruczkow spotyka się z delegacją zaprzyjaźnionego wywiadu. Czyli jakieś sprawy niezwykle istotne były tam omawiane. Tylko że w tym samym czasie, w kwietniu 1981 roku, w hotelu Sheraton w Zurychu ma miejsce ostateczna rozmowa, gdzie zakładają decyzje wykonawcze co do zamachu. Spotyka się Czelik, prawa ręka. Ale czy prawdziwy Szary Wilk, to nie ulega żadnej wątpliwości. Tylko, że Arcza miał równie dużo kolegów po lewej stronie, o czym się dzisiaj nie mówi. Miał Szarych Wilków, ale miał komunistów. Eskim Torek, który mu zorganizował wyprawę do Teheranu, był komunistą. Szereg innych, Selam Kadim Kadera, był tak samo komunistą. I to komunistą, z którym jeździli do Libanu czy Syrii, gdzie go szkolili w Laftaki. Zresztą notabene tam dzisiaj jest rosyjski garnizon w czasie tej operacji rosyjskiej z Lataki. Więc oczywiście mowa o tym, że Arcza był w środowisku Szarych Wilków, to jest półprawdy. Był wśród Szarych Wilków, ale wśród komunistów tureckich również, pół na pół, wśród takich i takich. I dlatego on był tak doskonale do tej operacji przygotowany. Wracam do tego kwietnia, do tego hotelu Sheraton, o czym mamy bardzo dokładną relację i skądinąd jest to spotkanie potwierdzone. Więc jest Czelik, który jest razem z Arczą na placu Świętego Piotra i najprawdopodobniej również strzela. Notabene wszystkich kul nie znamy. Do dzisiaj jest spór, czy były trzy strzały, czy były dwa. Zbadano dwie kule. Trzecia, najważniejsza, jest w tej chwili w koronie Matki Boskiej Fatimskiej. Włoscy śledczy z niewiadomych powodów i nigdy nie zbadali. Kuli w rękach nie mieli. To świadczy też o tym, jak to włoskie śledztwo było robione. Ale wracam do tego spotkania z Czelik, jest Akcza, jest Bekir Czereng, prawdziwy architekt tego zamachu, turecki biznesmen, który jest w rękach KGB, który ma sieć statków, korporacji i to przez jego firmy idą przepływy rzędu 3 milionów marek, bo taka była stawka za głowę papieża, przelewy, których nikt nie zbadał ze śledczych, w każdym razie nie ma żadnego śladów. Chociaż Arcza bardzo precyzyjnie wskazuje banki, gdzie odebierano to, przez które miano być ten przelew, między innymi chyba bank w Düsseldorfie. Jest przywódca Szarych Wilków w Niemczech, który koordynuje te ruchy. To się dzieje, to spotkanie, które zapadają decyzje o zabiciu papieża już takie operacyjne, bo o tym, że papieża ma zabić, dowiedział się Arcza w Sofii w sierpniu 80 roku. I w tym samym czasie, jak zapadają te decyzje w Szwajcarii, spotykają się ci Rosjanie z Bułgarami. Może to jest przypadkowa zbieżność, ale jednak coś,
coś, jak sądzę, więcej pokazuje. Więc potem rola oczywiście sowieckich służb jest niezwykle istotna przy dalszych działaniach dezinformacyjnych. Jedna z tez, która na przykład pojawiła się we wczorajszym filmie, no, zupełnie absurdalna, że to Watykan chciał zabić papieża. To jest wytworzona przez przez NRD-owców, którzy wynajmują polskiego dziennikarza Caballo, który dostaje między innymi materiały od KGB i wypisuje tego rodzaju książkę. Książkę zdyskredytowaną wielokrotnie, że są kłamstwa, bzdury, że ani żadne przelewy z Banku Abrazjano nie szły na Solidarność, ani Marcinkus nie był w to uwikłany. Kompletne bzdury, które, jak powtarzam, zostały zdyskredytowane. Wczoraj widziałem taką poważną opowieść o jednej z możliwości zamachu na papieża. To pokazuje, jaka jest siła tego wszystkiego i myślę, że to pokazuje, jak warto upowszechniać tą wiedzę. Można tę książkę prosić. Do tej książki nie sięgnie niewielu. To jest akt umorzenia tego śledztwa z moim obszarem. Z komentarzem. To jest więc druga pozycja w stosunku do tej pierwszej przed 5 laty. Ale można jakby skrót tego wszystkiego znaleźć w ostatnim numerze Gościa Niedzielnego, w którym jest dodatek wspólnie zrobiony. Tutaj właśnie państwo prokuratorzy oraz siedzący na sali profesor Filip Musiał są autorami tego dodatku. Zamach, który miał zmienić świat, który jest jakby w pigułce, wiedzą zdobytą przez IPN w czasie tego śledztwa. I pozostaje jakby kluczowe pytanie, dlaczego Sowietem, bo zakładam, że rozkaz mógł wyjść tylko z Moskwy, ponieważ tak naprawdę ten pontyfikat zagrażał wyłącznie Moskwie. I są również dokumenty pośrednie, które to potwierdzają. Otóż teza moja jest taka, że decyzja o zamordowaniu papieża zapadła jesienią 1979 roku. O czym świadczy fakt, że Akcza po tym, jak uciekł z więzienia w listopadzie 1979 roku, dwa dni po tym, jak uciekł, pisze list do dziennika tureckiego Mileja, którego redaktora zresztą zastrzelił wcześniej, w którym grozi, że papieżowi, który akurat przyjeżdża do Turcji, że go zabije, że tam przywódcy, że go zabije. Otóż w kontekście dalszego przebiegu wypadków nie można tego listu odczytywać inaczej niż jako legendę operacyjną, która będzie kiedyś wykorzystywana, aby wskazać właśnie na to środowisko. Proszę sobie wyobrazić, Akcza, człowiek niewierzący, on był formalnie sunnitą muzułmaninem, ale w sensie religijnym on w ogóle nie miał żadnych jakichś inklinacji religijnych. Pierwsze jego olśnienie religijne, tak jak usłyszał o Fatimie, że papież uratował się dzięki Fatimie. No i w czasie spotkania w więzieniu Rebidzia to go się pyta, co to za Fatima, że to córka Mahometa. Bo myśli, że to o tej Fatimie. Prawda? Wtedy dopiero papież mu wyjaśnia, że to jest nazwa miasta i jakby ta wersja jest potwierdzona również przez kardynała Dziwisza, że te pytania dotyczyły Fatimy. I to jest jakby cała wiedza turka. Człowiek absolutnie religijny, ścigany przez państwo, zbrodniarz numer jeden. Pisze list do dziennika, już dzisiaj wiadomo, że list napisał Czernik, a on tylko tam się pod nim podpisał. No po co miałby to robić? Ten papież go ani grzał, ani ziębił. Jeżeli to napisał, on nie wiedział, zakładam, że on nie wiedział, po co ten list pisze. Ale ci, którzy mu kazali to pisać, wiedzieli. Zamach jest przygotowany w bardzo różnych interwałach czasowych. To nie jest tak, że tam jest takie zabieganie bez przerwy, trwa robota, prawda, coś spiskują. Nie. Tam jest ruch i potem się nic nie dzieje. Akta po raz pierwszy w życiu jest prawdopodobnie dopiero 11 maja na placu świętego Piotra. Ogląda go, Bugarzy przygotowują mu dokumentację wcześniej, pokazują zdjęcia, pokazują mu, jak się odbywa ten ruch w czasie audiencji. Wybiera miejsce, żeby go słońce nie oślepiało. Ustawiają się z czelnikiem, plus dwóch jest albo nie ma, którzy mają jeszcze rzucić bomby hukowe w czasie zamachu, żeby ucieczka była możliwa. Więc ten zamach długo się nie zjedzie, jest taki bardzo ważny moment. Kupno broni. W lutym 81 w Wiedniu jest kupiona broń. Jest to kupiona broń krótka. To znaczy, że już wtedy jest plan, że zamach odbędzie się. Ci, którzy nakazują Turkom kupić tą broń z nielegalnej partii broni, oni już wiedzą, Turcy nie. Ale ci, którzy im każą kupić tę broń, wiedzą, że zamach będzie się odbywał z bardzo bliskiej odległości. Tak samo moment ewakuacji. Prawda? Akcza opowiada o tym, że ma przyjechać, że Antonow czekał
u wylotu Placu Świętego Piotra i miał ich samochodem zawieźć do ambasady bułgarskiej. Tam był już tir i tir miał ich wywieźć do Bułgarii. No i co się okazuje, że tir był. Tir był. W momencie, jak 9 maja Akcza ląduje z Majorki, gdzie na 3 tygodnie pojechał, żeby odpocząć, zrelaksować się, a w ogóle zejść z oczu ewentualnie włoskim śledczym. Co więcej, oni wiedzą już, Bułgarzy, że następuje przeciek, że w Paryżu następuje przeciek, że jeden z oficerów bułgarskiego wywiadu przychodzi na stronę Francuzów i mówi, że Bułgarzy coś maczają przy zamachu na papieża. Być może dlatego nakazują Akczy usunięcie się. Nie wiadomo, jaką miał wiedzę ten bułgarski oficer, który przyszedł na stronę Francuzów, bo tego nie wiemy. Ale w czasie spotkania 11 maja Wasiliew, a więc atasze ambasady bułgarskiej, mówi tak, czy nie, sobie musisz to zrobić szybko, bo u nas przeciek, zdemaskują nas, musisz... Wszystko się zgadza, no, wszystko sprawdzono, wszystko się zgadza. Był ten przeciek i rzeczywiście było zagrożenie, że operacja zostanie jakoś odkryta, więc trzeba było działać, że trzeba było działać szybko. I ten tir wyjeżdża z Sofii wtedy, kiedy Akcza ląduje z Majorki w Mediolanie, a Bakci przywozi mu pistolet. Czyli jest ośrodek to wszystko koordynujący. Jest to ośrodek, który planuje to wszystko na długi, długi czas wcześniej. I nie zrozumiemy tego, logiki tego zamachu, jeżeli nie zobaczymy, że on był planowany jednocześnie jakby w dwóch etapach. I niezwykle słuszną intuicją była decyzja pana prokuratora Skwary, aby mówić o dwóch związkach przestępczych, bo w istocie mamy do czynienia z dwoma związkami przestępczymi. Jeden, który ma zabić papieża, a drugi zrobić wszystko, że aby prawda o zamachu się nigdy nie wyszła na jaw. I paradoksalnie, o ile ten pierwszy związek poniósł porażkę, ponieważ papieża nie udało się zabić, to drugi triumfuje do dzisiaj. Czego emisja tego wczorajszego filmu była dla mnie ewidentnym przykładem. Prawda o papieżu jest rozmywana. Oczywiście dzisiaj się to robi w postaci nie jakby prostego zaprzeczenia, tylko rozmywania prawdy. Mówi się, no są różne wątki. Jest wprawdzie wątek bułgarski, jest rządy komunistyczne, ale mało wiarygodny, tam wiele rzeczy się nie zgadza, ale jest bardzo, bardzo ciekawy wątek watykański, że to prałaci pod kierownictwem Monsignore Casarellego byli przeciwni papieżowi i kazali go zgłosić. A jaki jest na to dowód? Akcza był w parafii świętego Tomasza i pokazują jakieś rozmyte zdjęcie, z którym nie wiadomo, czy tam był, czy nie był. Inny wątek to CIA. To CIA i to zrobiła po to, pytanie po co oczywiście miałby Amerykanie zabijać papieża, który był ich sojusznikiem. Ale o to mówią, i to jest wersja akurat przygotowana przez Stasi w latach 80., aby wzbudzić antysowieckie nastawienie w całej Europie. Aby wzbudzić antysowieckie, zabijać papieża po to, aby wzbudzić falę gniewu wobec Sowietów, których nie wydawali. No, więc o ile pierwszy związek przestępczy nie odniósł sukcesu, bo papież cudem, bo to tylko tak można nazwać, został ratowany. Być może opatrzność tu miała, posługuje się różnymi metodami. Jak wiadomo, tych milimetrów, żeby papież zginął, było 3 czy 4. Jeżeli kula przeszła trochę wyżej, przycięta byłaby aorta i nie byłoby szans jego uratowania. Ale być może tym ingerencją opatrzności była mała dziewczynka, Sara Bartoli, którą podano w ostatnim momencie. To był moment, w którym Akcza zamierzał strzelać w głowę. Gdyby nie było tej dziewczynki, by się udało. I dodaję, tej dziewczynki nie było w planie. Ona się pojawiła nagle. Co więcej, ona w ogóle nie miała jechać na to spotkanie. Pojechała, została podana, zasłoniła cel Akczy. W momencie, kiedy on ją oddał, samochód ruszył. On się obawiał wtedy, że w ruchu będzie trudno trafić w głowę. Zaczął strzelać w korpus, ale miał trafić w głowę, jak papież stał, tylko pojawiła się ta dziewczynka. A jeszcze, przepraszam, się wtrącę. Kula była przygotowana do strzelania. Za dobrze. Ja to mówię zawsze, zamach był przygotowany za dobrze, dlatego że kula była przygotowana ze stali tombakowej i nie rozpłaszczała się generalnie przy uderzeniu w cel. I gdyby trafiła w głowę, no to dokonałaby przybicia czaszki, prawda, szkód w mózgu i wyszła w drugą stronę. Natomiast ona trafiła w brzuch, minęła aortę, nie
nie uległa deformacji, przynajmniej tak dużej, jak normalna kula ołowiana tam z płaszczem klasycznym i przebiła talerz biodrowy, wypadła z tyłu. Gdyby została w ciele, prawdopodobnie papież by umarł. Tak. No więc pierwszy związek przestępczy, który miał na celu zabicie papieża, się nie powiódł. Natomiast drugi związek przestępczy spełnił swój cel. Prawda o zamachu na papieża została tak dalece zatarta i rozmyta, że jak powiedziałem, poruszamy się w świecie cieni. Możemy badać cienie, natomiast nie zawsze możemy dotykać kształtu tej postaci, które te cienie rzucają. Chciałbym nawiązać do tego. Jeszcze ostatnie zdanie. Oczywiście wschód przygotował zamach, natomiast zachód był bardzo zainteresowany, żeby ta prawda nie wyszła, ponieważ gdyby zachodnie służby specjalne zachowały się po zamachu normalnie, zarówno Włosi, jak i Francuzi, jak i Niemcy zachodni, jak i Amerykanie, to prawda by wyszła znacznie wcześniej. Pytanie, dlaczego Zachodowi zależało, aby ta prawda nie została. Powiedzmy jeszcze może, jak się przejawiało ta nie tylko neutralna, taka abnegacka, ale też aktywna postawa tych służb zachodnich, przeciwdziałająca jak klasyczny przypadek. Otóż wspólnik akcji, najważniejszy, Oral Czelik, zostaje aresztowany przez Francuzów wkrótce potem. Pod wprawdzie zmienioną tożsamością jako Kurd, zatrzymy narkotyków, trafia do ich więzienia. Włosi domagają się jego, szybko trafiają na jego ślady, domagają się jego ekstradycji. Francuzi odmawiają. Kiedy wypuszczają Czelika? Gdyby Czelik został skonfrontowany w czasie procesu Antonowa, jego wyrok byłby zupełnie inny, wtedy w ogóle pojawia się cały spisek. Francuzi pozwalają na ekstradycję Czelika dopiero w latach 90. po upadku komunizmu. Co robiłby Bekir Czelenk, główny architekt tego zamachu? No, w momencie, kiedy Włosi chcą go aresztować, gdzie ucieka? No tam, gdzie jest najbezpieczniej, do Bułgarii. I umiera. Nie, ale Bułgarzy go przekazują do Turcji. Tam on jeszcze chwilę przytrzymany, wreszcie Turcy odpowiadają Włochom, że jednak go wydadzą, no to on wtedy umiera. W ogóle świadków, którzy tam giną w dziwnych okolicznościach, jest w tej sprawie więcej. Francuzi, Włosi. No otóż dwa dni po, tydzień po zamachu na papieża zostaje ujawniona lista członków loży masońskiej Widuło. Wstrzęsienie ziemi we Włoszech, upada rząd włoski. W stanie zawieszenia są szefowie wszystkich służb, którzy są członkami tej loży masońskiej. Czy jakakolwiek służba działa normalnie w sytuacji, kiedy jej szef jest postawiony pod ciężkim oskarżeniem zdrady państwowej? No nie działa. Praktycznie ujawnienie członków loży Widuło paraliżuje włoskie służby, które niczego tak naprawdę nie znalazły same z siebie. Niczego, a w każdym razie do dzisiaj światła żadne istotne dokumenty zdobyte przez włoskie służby nie pojawiły się. Pytanie, dlaczego Niemcy, mając w ręku Omera Mersana, człowieka, który przyjmuje akcie w Sofii, który jest agentem bułgarskim, daje mu pieniądze, załatwia mu wizy i tak dalej, oni go mają w rękach i go przesłuchują przez 2-3 godziny, choć są twarde dowody jego znajomości z akcją. I tak byśmy mnożyli mnóstwo rzeczy. No i teraz pytanie, dlaczego tak jest? Otóż według mnie sędzia Priore, jeden z sędziów, który badał tę sprawę, wydaje mi się, że podał zasadną przyczynę. Otóż no, jeżeli by konsekwentnie to śledztwo przeprowadzić, to należało postawić stan oskarżenia KGB, które ten zamach zainspirowało. Szef KGB wtedy, Jurij Andropow, jest szefem Związku Sowieckiego, kiedy jest proces Antonowa, jest pierwszym sekretarzem generalnym. Postawienie takiego zarzutu to jest postawienie świata w stan zimnej wojny, a może i gorącej. Jak on mówi, Priore, wszyscy pamiętaliśmy, że pierwsza wojna światowa zaczęła się od pierwszego strzału w Sarajewie. Nikt nie chciał, aby trzecia wojna zaczęła się od strzałów na placu Świętego Piotra. Ja myślę, że to zagrożenie było gdzieś głęboko w powietrzu. A czy było w głowie to zagrożenie, czy ono było realne, pana zdaniem?
Są, znaczy to się jeszcze nakłada na obsesję Andropowa, jest operacja Ariane w tym czasie toczona, czyli rakietno-jaderny i atomny udalenie, nastąpienie. Jest przekonanie o tym w kierownictwie sowieckim, że imperializm pod kierownictwem Reagana doprowadzi do ataku atomowego. Jest stan gotowości sił atomowych obydwu krajów w tym czasie mniej więcej, jakiego nie było w czasie konfliktu karaibskiego, więc jakby dorzucenie do tego guzującego już kotła dolania paliwa w postaci zamachu na papieża mogło przynieść skutki dramatyczne. I to jest oczywiście jedna też interpretacja. Ale jeszcze, ja niestety będę musiał iść za moment. Przyczyny, w moim przekonaniu, przyczyny, dla których ten pontyfikat był tak groźny dla Związku Sowieckiego. Otóż my mówimy o przyczynach geopolitycznych, natomiast w moim przekonaniu najistotniejsza jest przyczyna religijna. Związek Sowiecki był oczywiście potwornym, militarno-politycznym władcą znacznej części świata w tym czasie, tak jak tu słusznie powiedział pan dyrektor Lasota. Tylko że fundamentem tego systemu był ateizm. Był ateizm. Jak przejrzymy historię Związku Sowieckiego, to tam wszystko się zmieniało. Były pierestrojki, była nowa ekonomiczna polityka, zmieniał się stosunek do Żydów, do kolorowych, do gospodarki, do chłopa, do kołchozu. Tylko jedna rzecz się nie zmieniała. Stosunek do religii. Zawsze był wrogi. Zawsze to było budowane jako antyreligia, bo coś diabelskiego w tym systemie. Reagan, być może mówiąc o imperium zła, myślę, że dotknął pewnej istotnej cechy tego systemu. I papież, odnowiciel religii, te słowa skierowane zaraz w czasie inauguracji pontyfikatu, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. One były skierowane do wszystkich, ale tam zostały przyjęte ze szczególną trwogą. Pierwsza pielgrzymka do Polski. My ją oceniamy przez pryzmat słów i często je powtarzamy z pracy świętego Piotra o tym Duchu Świętym, który ma stąpić i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ale analitycy KGB zwrócili uwagę na inne przemówienie. Są na to dokumenty, na przemówienie z Gniezna, kiedy papież mówi, że zadaje pytanie, czy nie po to historia, czy nie po to opatrzność wybrała papieża Słowianina, aby zaczął przemawiać w imieniu narodów, których głos nie jest słyszany i przemawiać w imieniu narodów, których historia została wytarta i zapomniana. To jest przemówienie, które przekracza Jałtę, przekreśla Jałtę. Zaczyna mówić o jakichś Czechach, Słowakach, Ukraińcach. Proszę Państwa, niezwykle ciekawy dokument, raport KGB po roku pontyfikatu. Liczba przestępczości z powodów religijnych, tak zwanych religioznikow, czyli tych ludzi, którzy łamali prawodawstwo religijne, wzrasta kilkanaściekrotnie w Związku Sowieckim. Co to oznacza? Że po roku pontyfikatu ludzie zaczynają się domagać prawa publicznego istnienia w sferze religii. Bardzo niezwykle ważny wątek ukraiński. Papież stawia świetle dnia na nowo kwestię kościoła grecko-katolickiego, który był przekreślony przez Stalina w 1945 roku i Watykan też siedzi o tym cicho. Papież w 1979 roku w czasie inauguracji pontyfikatu. My oczywiście pamiętamy ten moment, jak papież całuje w rękę, nie pozwala się pocałować. Nie, pamiętamy Wyszyńskiego, a my nie pamiętamy Slipyja. Wielkiego przywódcę kościoła grecko-katolickiego, który spędził kilkanaście lat w łagrach. Co więcej, to jest nie tylko ten gest, to jest również piuska Wojtyły, która jest wysłana do Ostrej Bramy. To jest mianowanie Litwina na jednego ze swoich sekretarzy. I to jest wreszcie zwołanie synodu biskupów ukraińskich, który podejmuje uchwałę, że synod ukraiński, że likwidacja Unii jest nielegalna i że Kościół ukraiński nadal żyje. Generał Fedorczuk, szef KGB na Ukrainie, pisze, że te decyzje to de facto jest otwarte wydanie wojny Związkowi Sowieckiemu. Otwarte wydanie wojny. Ponieważ
otwierzenie kwestii unickiej, to jest otworzenie kwestii nacjonalizmu ukraińskiego. Ukraiński nacjonalizm to jest zagrożenie dla spoistości całego Związku Sowieckiego. Jeśli nie zobaczymy tego wszystkiego, tych tropów, to nie zobaczymy motywów Kremla. To jest nie tylko Polska. Te interesy są zagrożone w Polsce też, ponieważ nie ze względów, bym powiedział, nawet tych ideologicznych, są zagrożone przede wszystkim, że Polska jest niestabilna na zapleczu frontowego kraju, jakim jest grupa wojsk NRD. To jest to zewnętrzne imperium jest zagrożone, ale Ukraina to jest zagrożenie dla spoistości imperium wewnętrznego. I to są elementy, które powodują, że w listopadzie 1979 roku jest podjęta ta uchwała władz partyjnych, która de facto oznacza wydanie wojny Janowi Pawłowi II. Tego niektórzy historycy interpretują jako rozkaz do zabicia papieża, ja bym tego tak nie powiedział. Ale to jest wydanie wojny przez szereg instytucji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, KGB, instytuty naukowe, media rosyjskie. Wszystkie mają pracować na rzecz niszczenia papieża. Nie znam drugiego państwa, które by taki akt wydało. Pan doktor wychodzi? Tak. Bardzo dziękujemy panu doktorowi.